Witajcie niestrudzeni czołgiści z tej strony Byku, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Wota. Po raz drugi skupimy się na Hecerze. Czemu tak? Otóż dlatego, że zagrałem pewną bitwę, którą bardzo chciałem wam zademonstrować. Będzie ona druga w kolejności. W ogóle to raczej dosyć krótki odcinek ma być w założeniu. Około 15 minut chciałbym mu dać. Zobaczymy, czy akurat tyle się uda wycyrklować. No ale mniejsza z tym. Czy jest coś, co mogę jeszcze powiedzieć o Hecerze, czego nie powiedziałem w poprzednim odcinku? Myślę, że coś takiego jest. Otóż jeden z widzów powiedział mi, abym pobawił się troszeczkę pociskami odłamkowo burzącymi. I powiem wam szczerze, że rzeczywiście jest to sprawa warta rozważenia, gdyż ponieważ dlatego, że bo dzięki nim nawet całkiem spore puszki typu KW1 i tym podobne, no, stają się dla nas możliwe do uszkodzenia. Co prawda zadajemy im około połowę tego damage'u, którego byśmy zadali normalnym pociskiem, czyli około 180 punktów HP. No ale wiecie, przynajmniej da się coś takiego przebić. No tak czy siak rzeczywiście sprawa warta rozważenia, także no, tyle. Też nagrywam ten odcinek dzień przed wprowadzeniem nowej wersji 8.7, znaczy 8.8 właściwie, przepraszam, bardzo 8.7 mamy w tej chwili. No i właśnie podejrzewam, że od jutra moje powtórki już by nie były możliwe do odtworzenia, także właśnie muszę się streścić. No i co, ludziska? Dwie powtóreczki, zapraszam na nie. Panie i panowie, jesteśmy na Westfield. Jak widzicie, rzuciło mnie dosyć wysoko na liście, więc mam spore szanse zrobić coś konkretnego. Oczywiście przyspieszę kawałek tutaj fragmentu podjeżdżania pod piękną górkę. Westfield to raczej taka ogórkowata mapa. No i co? Pierwszy przeciwnik, PZ-38T. Skałcik. Jep. Proszę bardzo, pierwszy frag, udało się. Skałcik zniszczony. Także uważam, że to przeważyło o losach bitwy. Na pewno. Ten właśnie skałcik martwy. Dobra, tak czy siak. Jedziemy teraz w prawo, bo tam sporo celi jest. Hecerki widzę, sporo, w ogóle sporo hecerów na tej bitwie się trafiło. Aż trzy od strony przeciwnika i tylko ja od strony mojej. Co ciekawe, teoretycznie tyle hecerów powinno dawać przewagę, a i tak bitwa, jak widzicie, na razie rozgrywa się na naszą korzyść. Pozytywnie. Jednego hecera sprzątnąłem, drugiego prawie sprzątnąłem, działo. Przeładowywało się o jakieś, ja wiem, 0,3 sekundy za długo. Tutaj myślałem, że ta PZ-ka jeszcze trochę pojedzie, ale nie pojechała i wyniknęła śmierci, ale to tylko odroczenie o jakieś 8 sekund. Jak widzicie, tu nic mnie nie może przebić, a właściwie tym niczym jest M37, które z uporem godnym maniaka próbowało mi zrobić kuku. Nie wyszło. Już mam 3 fragi na koncie, z czego jeden z nich to właściwie mój rówieśnik, w sensie hecer drugi. No i wynik ogólny 8-3. Nie najgorzej. Moim skromnym zdaniem nie najgorzej. Jadę teraz wspomóc drużynę na kwadracie G7. Tutaj się wyzywają na czacie, ale to zawsze. A może nie zawsze znam. Może inaczej słyszałem o grach MMO, w których gracze mają dużo mniejszą kulturę osobistą niż w wodzie. No i tutaj myślałem, że dorwę T28, ale trafiłem w płotek. Nie wiem, moje działo postanowiło strzelić. No, gdzie mu się żywnie podobało. No i kolejny hecerek. Przymierzyłem, trafiłem, zabiłem. Tutaj dostrzegłem kolejnego skałcika. T46. Czy to nie do końca jest skałcik. Wielu graczy skarży się na tę cholerną obwódkę wokół jego wieżyczki. Głupi pręcik, aureolka. Dziwnie to wygląda, no ale ruski lekki czołguś. Chyba jeden z tych, które prowadzą właśnie do KW1. No, co czyni go dosyć popularnym. Tak czy siak zostałem niestety zestrzelony. Przez kogo? Chyba przez PZ Syfly 4B. O właśnie, przez tego skurwy. Czołgusia. Miłego czołgusia.
No, niestety Alekto też się na niego nadział. Ale Wilczek dosyć szybko stracił swoje kuje, jak widzieliście. No tutaj próbowałem się doklikać. Zaraz, do kogo ja się próbowałem doklikać? Nie pamiętam, do kogo ja się próbowałem doklikać, ale klikam jak popierdzielony, tak czy siak. Bo do Cruzera szwórki chciałem. A nie wiem, zresztą tak czy siak ostatecznie zatrzymałem się na PZ-38T, ponieważ on kapuje bazę przeciwnika. Zresztą nie był to taki głupi wybór. Jak zaraz sami zobaczycie. No tak, wszyscy się kampią. W krzaczorach, bądź innych tego typu kryjówkach. To już Arty każe się poruszać. No, jak zwykle wszyscy najmądrzejsi. Ale tylko spokój nas uratuje. No. I właśnie znowu się przeklikuje do PZ-38T, któremu udało się podpalić T-46. I no, moim skromnym zdaniem fajna bitwa, szkoda, że mnie nie ubito. Gdyby nie ta Arty, to myślę, że spokojnie biłbym więcej fragów pewnie do kolejnego Top Gana. A jak wiadomo, Top Gunik zawsze spoko. Został jeden przeciwnik. Priścik. Artyleria, którą osłabiono w Artillery Update, przez którą Jerry skończył właściwie z graniem Artillery, tak, język mi się zapomniał. Artylerią chciałem powiedzieć. Gibraltar, blablabla, nieważne. No, dawaj, kapuj tę bazę szybciej, jeśli możesz, jeśli mogę ją prosić. Pięknie, oczywiście. Priścik nie jest skłonny się pokazać, bo i po co. Jest mu to nie na rękę, strzał na oślep, ale i tak przejmiemy bazę i właśnie tak skończy się ta bitwa. No i co, w sumie nic dodać, nic ująć. Zapraszam na kolejną, tak dokładnie tę, którą się tak bardzo chciałem pochwalić. Tym razem postrzelamy na El Halufie, mapa oczywiście pustynna. Mamy około 42 stopni Celsjusza, niebo z lekkim zachmurzeniem, ale raczej opadów nie będzie. No chyba, że generalnie traci się jakiś deszczyk fragów, no ale to spokojnie, do wszystkiego dojdzie w odpowiednim czasie. Jak wiecie, zapewne, jak wiecie bądź nie wiecie, ta bitwa zazwyczaj przybiera taką postać, taką formę, że ludzie się kampią z jednej strony, przeciwnik się kampie z drugiej strony, no i po prostu tak każdy czeka, aż ktoś się wystawi, po prostu da się zarżnąć. No i tym razem było właściwie bardzo podobnie, tutaj LTP, którego wszyscy dostali w prezencie swego czasu. Generalnie Gold Nubek tak zwany, ale jako że za darmo się dostało w prezencie, no to wielu ludzi jeszcze nie mieli. Ja go osobiście sprzedałem po chyba przejechaniu dwóch bitew i chyba nie wygraniu żadnej. Dobra, tak czy inaczej, zabity. Tam ktoś do mnie strzelał, ale nie mógł mi mnie przebić. Chyba Covenanter próbował mi uszkodzić gąsienicę, ale też mi słabo wyszło. No, ktoś mnie tam lekko uszkodził. W każdym razie jeden frag na koncie, tutaj już mierzę do Cruzera czwórki. Zniszczony, jak widzicie, właśnie piękna sprawa z HCR-em, że to jest one shot kill. No i co? Kolejny frag. PZ-ka tym razem, skałcik. No już tam M3 się wystawia, T-40, którym kiedyś jeździłem również. I chyba koniec jego żywota nadciąga w bardzo szybkim tempie. Jakoś sporo Amerykańców. Tam jeszcze T-82. Piękna sprawa, takie masełko. On ma jeszcze mniej pancerza niż Hellcat chyba. Tego co pamiętam. Także padałem jak muchy, już mam 4 fragi. Piąty nadciąga, jak widzicie. Wszystkich mam na hita, na M3D chyba padnie od kogo innego. Ale chyba pociski lecą właśnie w tym samym momencie, ale no cóż. Gra uznała, że jednak pierwsza jest suma Cruiser 4. Trochę szkoda, a z drugiej strony trudno. Nie ma mu co żałować, niech sobie ma. Ktoś nam niby kapuje bazę, ale to ustalmy. Tak naprawdę to gówno, a nie kapuje. Robi kupę, co najwyżej. Dobra, 8-7, 8-8. Walka, jak widzicie, wyrównana, choć w pewnym sensie jednostronna. Znaczy, jednograczowa. 5 fragów nabiłem.
Oczywiście już miałem tutaj zatarte rączki na Togganika, prawda? Zacierałem rączki. Ostrzyłem ząbki. No i co? Szykowałem pociski. Mierzę po prostu w stronę przeciwnika. Rozglądam się, czekam cierpliwie. Mówię tak sobie w myślach, żeby tak... Drodzy przeciwnicy, pokażcie się. Mam dla was browary, w ogóle kobiety, piwo, wino, śpiew, wszystko. I to by było Covenantera. Ale nie pamiętam czego. Trafiłem go i mam Top Gunna już w kieszeni. Tego LTP nie trafię niestety. Przepowiadam przyszłość, nie trafię go, sorry. Moje działo postanowiło spudłować, o naprawdę nie wiem. Pewnie spudłowałem o jakieś 5 cm. Może trochę więcej. Tak czy inaczej, on już zmienił pozycję, co nie pozwoliło mi go dobić. Ale chyba jeszcze raz strzelę na ośle w tamto miejsce, nie pamiętam. W każdym razie 6 fragów to nie najgorszy wynik moim skromnym zdaniem. Wart uwagi. On też pokazuje, jak dobrym czołgiem potrafi być hecer, jeśli dobrze go akurat rzuci. No i jeśli akurat ma się trochę szczęścia. Strzelałem na oślep, bo wiem, że tam często ktoś stoi, czasem taki dzik się udaje, szczególnie na malinówce, mówiąc szczerze. Wiadomo, że ktoś jest po jednej i drugiej stronie kamienia i czasem jak się ma takiego one shot killa, to się tak jewnie zabije. I tak się człowiek śmieje, że rzeczywiście to wszystko jest takie przewidywalne. Tutaj napisałem do naszej artylerii, żeby uciekała. Z uwagi na T-28, które tam się chce pamiętać. Nie wiem, ale z tego co pamiętam, to nie będzie uciekało. Postanowiłem je wspomóc. No oczywiście T-28 już tam dojechał. I chcę zrobić zamieszanie. Zobaczymy, czy mu na to pozwolę. Łyczek wody. Nawet jeśli nie ja go będę tutaj powstrzymywał, to widzę, że sojusznicy też mimo wszystko nie śpią. Przynajmniej giną. Przynajmniej go zajmują czymś. Chroniąc przy okazji naszą arty. W ogóle T-28 to moim skromnym zdaniem słaby czołg. Naprawdę. Jeżdżę nim, nie podoba mi się. No i z miłą chęcią go zniszczyłem. 7 fragów, moi drodzy. Już wyrównałem swój rekord ustanowiony grając Su-85B. Tutaj kolejny LTP padł, już przekroczyłem swój rekord. Napaliłem się troszeczkę na tego Birch Gunna. 9 fragów, no po prostu magia. World of Noobs. Ktoś tam pisze na czacie. No cóż, przykre. Choć pewnie częściowo prawdziwe. Tak czy inaczej, ja tutaj mam święto. Tam jeszcze T46 bodajże, tak. Sobie pojechało, ale ja już na niego zaraz zapoluję i zauważyłem, że Su-85B, właśnie ten, którym kiedyś wbiłem 7 fragów w pierwszej bitwie, no, zbliża się do naszej bazy, co mnie trochę zaniepokoiło. No, generalnie nie mogłem się rozdwoić, też sytuacji nie poprawia fakt, iż mam tylko 3 pociski już użytkowe, bo wtedy jeszcze nie liczyłem w ogóle odłamkowo burzących za realne pociski do użytku. Nie czekam, aż T-46 się pokaże. Pokazało się. Mierzę, celuję. Staram się. Staram się jeszcze trochę. Przesuwam się. Jeps. Znowu spudowałem gdzieś o 5 cm prawdopodobnie. Szkoda, szkoda. Bo straciłem czas. Udało się go zabić. Dobrze. No jak widzicie, zostaliśmy w trójkę. Ja, Valentine i Birch Gun kontra Su-85B. Wygrana bitwa, co nie? Nie do końca. Ale to jeszcze poczekajmy. Mi został jeden pocisk, o czym poinformowałem. No i też chciałem mieć tych 11 fragów, no bo ustalmy. Su-85B to dla hecera masełkowaty czołg. Generalnie do zabicia na hita. I właśnie to chciałem wykonać. Jeden pocisk, jeden kill, bohater bitwy i w ogóle, you know. Ale mam 50% życia, wolno czołgam się pod górkę. Tam coś napisałem na czacie, tylko nie wiem, o właśnie.
do Valentina, czy mógłby mi odstąpić tego ostatniego fraga. On potwierdził, albo potwierdzi zaraz, że się na to zgadza właśnie. Ja już taki zacieszony, już tylko ostatni metr, już tylko się wczołgać na tą górkę. Jeszcze minuta przyjmowania bazy została, także spokojnie zdążę, wszystko będzie pięknie. Najpiękniejsza bitwa ever w moim wykonaniu. W ogóle się podjarałem i teraz co? Wyspociłem SU, nie trafiło mnie. Nie, trafiło mnie, ale nie przebiło. Kółko się zwęziło minimalnie za wysoko, działo, jebło. I wszystko w pizdu, cały misterny plan. Poszedł diabł. Tak, napisałem damage na czasie, na czacie, bo po prostu no fail. Wielki kurde fail. Cóż mogę powiedzieć? Biłem 10 fragów, bitwa przegrana. Nie wiem, czy to może świadczyć o moim teamie, a może tak naprawdę to świadczy coś o mnie, bo pewnie gdybym nie napisał, żeby Valentine odstąpił mi tego fraga, to może by te losy się potoczyły inaczej. No ale, słuchajcie ludziska, wyszło jak wyszło. W każdym razie na pewno jest to bitwa godna uwagi, moim skromnym zdaniem, i warta zaprezentowania, no, że jutro ma być wersja 8.8 i już była niemożliwa do odtworzenia, to po prostu chciałem ją nagrać. Co właśnie uczyniłem i mam nadzieję, że no, też czerpaliście z obejrzenia tego materiału jakąś tam przyjemność. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się zdrowo. Pa, pa!